W czasie naszego, znaczy coś lubi. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Te trzy słowa, miłość, wierność i uczciwość, które są fundamentem małżeństwa. Fundamentem jest Chrystus oczywiście, ale te trzy słowa jakby określają kierunek i sposób myślenia o małżeństwie. One są, te trzy słowa są podstawą do tego, żeby można było przeżyć każdą sytuację, z którą się musimy w życiu zmierzyć jako ojcowie i mężowie. Ktoś kiedyś powiedział, że najlepszą rzeczą, jaką może zrobić ojciec dla swoich dzieci, to kochać ich matkę. Brzmi to banalnie czy trywialnie, ale faktycznie, jak kocham moją żonę, to wtedy dojrzewam jako mężczyzna. Najpierw przez sam fakt, że kobieta, moja żona, nauczyła mnie jakiejś relacji. Jako młody człowiek też był taki bardzo zero-jedynkowy. Czarne-czarne, białe-białe, cięcia, ostro, osąd. I potem powoli w małżeństwie, zresztą to w pracy też było widać, nie? Człowiek jakby się potrafił się dogadywać ze swoimi współpracownikami. A powoli w miarę upływu lat, no, wpływ zbawienny kobiety na mężczyznę, relacje, jakieś trochę odbiór emocji, trochę więcej empatii. To powodowało dojrzewanie. Potem drugie dojrzewanie nastąpiło wtedy, kiedy pojawiły się oczywiście dzieci. Ktoś znowu powiedział, że jak mężczyzna ma dzieci, to dopiero zaczyna porządnie dojrzewać. Ale to nie jest automat, on musi chcieć. Te dzisiejsze słowa są same. Szukajcie woli Pana i Jego mocy. Jesteście w tym małżeństwie, w moim ojcostwie się zastanawiałem, wolą Pana, jaka jest wolą Pana. Czytałem Słowo Boże, czytałem różne rzeczy. No i tak powoli tymi treściami i Bożym myśleniem nasiąkałem. Moje ojcostwo, czy nasze rodzicielstwo z żoną z jednej strony udane, a z drugiej strony niepozbawione momentów trudnych. Nasza najstarsza córka w wieku 2 lat okazało się, że jest niesłysząca, głucha jak pień. I ja to jakoś tak przyjąłem tak spokojnie. Natomiast to było mocne uderzenie w moją żonę. A jakoś, może to jest właśnie rola mężczyzny, że Bóg daje nam tą właściwość, że jak przychodzi jakaś taka sytuacja trudna, to mężczyzna chyba ma tą zdolność, że po prostu zachowuje jakąś zimną krew, tak? Robi krok do tyłu, przygląda się, zaczyna analizować, co trzeba w tej sytuacji robić. I w ten sposób się wyraża miłość do żony. No i ja mówię, kochanie, no pokaż na naszą córkę. Wczoraj nie wiedziałaś, że jest głucha i byłaś szczęśliwa. A dzisiaj wiesz, że jest głucha i co, jesteś mniej szczęśliwa? Czy to dziecko się chociaż odrobinę zmieniło w stosunku do tego, co było wczoraj, co jest dzisiaj? Nie zmieniło się. Po prostu my musimy jakoś przepracować tą sytuację, zastanowić się, co dalej i to przemówię. Potem jak się druga córka urodziła, więc ten damski krawiec, w przeciwieństwie do Marka. Nie wiem, czy to znaczy mieć syna, mam trzy córki, no ale jak się Magda urodziła, no to też na początku po urodzeniu lekarz zdiagnozował, że tu czegoś nie wchłania, tam czegoś nie wchłania, to nie wydala. No i nawet tam jak miałem miesiąc, robiło się bardzo gorąco. To był 97 rok, również Jan Paweł II był we Wrocławiu w tym czasie, koło hotelu Wrocławiu Lamsza. No i Justyna była w szpitalu, no i już taka modlitwa, prośba. Wszystko się wycofało. Albo Pan był zainterweniował,
albo młodego lekarza poniosło w jego diagnozie, nie? Że tam po prostu złą diagnozę postawił, ale tak czy siak trzeba to też było jakoś przeżyć. I znowu taka chyba to wtedy ja się wtedy czułem jakoś mocno zobowiązany do tego, żeby dać oparcie mojej żonie, żeby ona po prostu wiedziała, że nie jest w tej sytuacji sama. Że ja nie uciekam od tych trudnych sytuacji. Powiedziałbym właśnie, że te sytuacje nie dopingowały do tego, żeby działać. No i potem trzecia córka. Ponieważ pierwsza ma niedosłuch, no to każde następne dziecko jest w grupie ryzyka, że też może mieć niedosłuch. No okazało się, że najmłodsza też ma tam taki średni niedosłuch. No i to wtedy moją żonę znowu walnęło i znowu właśnie to nasze, to co wyglądało jako mężczyźni, to możliwość tej analizy. Ja mówię, pojechaliśmy się do Częstochowy, wypłakaliśmy się drogą. No a potem pojechaliśmy do ojca Karola Meissnera i Benedyktem z klasztorza w Lublinie. Bardzo zajęty człowiek, święty, ale bardzo zajęty, ale miał dla nas czas, zadzwoniliśmy wcześniej. Poświęcił nam prawie cały dzień. Rozmawialiśmy, bo moją żonę uderzyło, że skoro się rodzi dziecko z jakąś dysfunkcją, to ona jest na pewno gorsza, tak? Jest takie diabelskie uderzenie, podważające wartość kobiety w jej oczach. No i on jakoś tak spokojnie z nami porozmawiał, potem poszedł się modlić i po prostu to ten odpór złemu został dany. No a ponieważ jestem damski krawiec i mam trzy córki, no to miałem przywilej jako mężczyzna. Jestem pierwszym mężczyzną w życiu tych kobiet, tak? Ci, kto mają córki, wiedzą, o czym mówię. Czyli zawsze cieszyłem się, jak mogłem dać im odczuć, pokazać, że po prostu są pięknymi kobietami. Najpierw dziewczynami, teraz już kobietami. I przez to jakoś krok po kroku budowało się w nich, mam nadzieję, poczucie własnej wartości. I one po prostu, no mają to poczucie wartości swoje, nie? I to, że możemy sobie pogadać również na tematy bardzo intymne, prostym tekstem, mnie tylko o tym przekonuje, że no, że mają wszystkie argumenty za tym, żeby nie życie było udane. Także dziękuję Bogu za Jego wolę, która się objawiła przez nauczanie Kościoła, przez Słowo Boże. No i dziękuję za Jego moc, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy po ludzku by się wydawało, że należałoby za te sytuacje, w których wielu mężczyzn ucieka, albo nie mają mocy, to za te sytuacje, zwłaszcza te trudne, kiedy Jego moc się objawiała. Dziękuję. Amen.